Panie, a światłość wiekuista niech nam świeci. Wieczne odpoczynek racz mi dać, Panie, a światłość wiekuista świeci na wieki. Wieczny odpoczynek racz mi dać, Panie, a światłość wiekuista niech nam świeci na wieki. Niech odpoczywa w pokoju wieczny, Panie. Koledzy, ale wypada coś o nim powiedzieć, bo trzeba. Słuchajcie, człowiek, który walczył cały czas, mówił o nasze ziemię, o to bogactwo, które teraz nam zagruzowali. Bo okazuje się, że węgiel nie jest dla Polaków. My możemy tylko go kupować poza granicami Polski, jak widać. Pomimo tych pięknych deklaracji. Człowiek, który więcej krzywdy otrzymał od jakoby od swoich, od rządów sanacyjnych, mówię w cudzysłowie swoich. To on przecież więzienie opuszczał na noszach słynnego więzienia politycznego Pawiak, który był słynny już w czasie okupacji II wojny światowej. Ale on w ramach rządów był tak doceniony, rządów tych piłsudczykowskich, sanacyjnych, że tuż przed II wojną światową opuścił go na noszach. Był w takim stanie zdrowia. Pożył kilka miesięcy na wolności. 2 tygodnie przed wybuchem II wojny światowej już tutaj się odbył jeden z największych pogrzebów, manifestacji patriotycznych. Od Placu Zbawiciela na rękach niesiona trumna do dworca i tam w Katowicach największa manifestacja od czasów przyłączenia Śląska do Polski w 1922 roku. Pani, człowiek, któremu nie mają prawa w ogóle zarzucić jakąś skazę typu, że był szowinistą, czy nadymał się tą polskością. Człowiek niezwykle skromny. To on między innymi dowodził powstaniami. Po cichu. Później był dyktatorem powstania oficjalnym. Ale między innymi organizował przywrócenie naszego przemysłu. Przemysłu tego węglowego do macierzy. I wiecie, co się stało w 1926 roku, zaraz po zamachu majowym. Te kopalnie, które przeszły na skarb państwa Polski, odzyskane, Piłsudski oddał dawnym właścicielom, dawnym, można powiedzieć, bankierom, fabrykantom i tak dalej. Czyli jak praca tego człowieka była poniewierana za życia. Nigdy nie był doceniony. Teraz tak troszkę z boczku został wreszcie postawiony po tylu latach, po 80 prawie dwóch latach, bo 2 lata temu został postawiony ten pomnik od śmierci. I tak się naszych bohaterów wsi po śmierci docenia, co robił dla Polski. Ale jest to wyrzut sumienia dla tych wszystkich, którzy czczą do tej pory tamto państwo sanacyjne, którzy wychwalają Piłsudskich i innych agentów. Mówią o wielkiej Polsce, wspaniałej, 20-leciu międzywojennym, że się rozwijaliśmy. Tak, rozwijaliśmy się, tylko nie tak jak należy. Ten rozwój był bardzo blokowany, sabotowany, tak jak dzisiaj. Także wielka cześć i chwała dla tego wielkiego syna naszej ojczyzny. Oby więcej takich, którzy będą wierni sprawie polskiej, zwłaszcza sprawie gospodarczej, żeby się Polska rozwijała. Żeby polski Śląsk, to polskie złoto, to bogactwo, żeby przynosiło nam dochód, przynosiło nam dobrobyt. Dziękujemy bardzo. Wojciech Korfanty, też w 1939 roku zmarł.